Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w Uszowicie. Wolnie wam je temat o pierwsze wrażenia z gry Pro Evolution Soccer 2013. Jako cały bywa FIFA, czekam oczywiście na kolejną część gry ze stajni EA Sports, aczkolwiek nie zaszkodzi wypróbować czegoś innego. Zobaczmy, z czym się je nowa gra, kolejna część gry ze studia Konami. Rozegrajmy mecz międzynarodowy, na przykład spróbujmy z powrotem pobić Niemców przy pomocy Włochów, tak jak w półfinale Euro 2012. Co mogę powiedzieć na początek o tej grze? Na pewno dużo inny interfejs. Będziemy grać na poziomie regularnym, czyli ten totalnie środkowy. To mogę powiedzieć, zupełnie inny interfejs, jeśli chodzi o ten FIFA. Ja jako stały bywalec właśnie... jako stały bywalec gry ze stajni EA Sports nie ogarnę jeszcze tego interfejsu, aczkolwiek jest to na razie kwestia przyzwyczajenia. Rozpoczynamy mecz, widzimy jak zawodnicy stoją w tunelu i zaraz wyjdą na boisko. No i co ja mogę powiedzieć już na samym początku? To co rozróżnia serię PS od FIFA od wielu lat i to co mi się bardzo podoba w serii PS, to jest właśnie ta otoczka dookoła boiska, dookoła meczu. Lepiej animowani kibice już od dawien dawna. Widzimy jak zawodnicy wychodzą z tunelu. Widzimy jak w tunelu zawodników filmował kamerzysta, animowany. Widzieliśmy animowanych paparazzi, widzimy w trakcie meczu animowanych trenerów. Tego nie ma w FIFA, a to wszystko jest w PS-ie. Dzięki temu czuć bardzo realistyczny, bardzo ładny, oddany mecz. Czuć, że to żyje, że to jest mecz, że to jest po prostu piłkarskie święto, a nie na przykład podchody w zawodówce gdzieś tam. Jestem ciekaw, czemu tylko zagrali hymn Niemiec, a zapomnieli o hymn Włoch. Może po prostu nie jest jeszcze dodany do tej gry. Aczkolwiek widzimy tutaj, jak wygląda ustawienie obydwu drużyn. Ja powtórzę jeszcze raz, otoczka okołomeczowa, animacje, powtórki, takie off-stawki, to bardzo jest na korzyść PS-a w porównaniu do FIFA. Aczkolwiek jest jedna rzecz, która tak odstrasza mnie przynajmniej w PS-ie, że jestem fanem FIFA, a nie właśnie gry z Japonii. To co widzimy teraz na boisku, animacje piłkarzy, takie koślawe, takie inne, bardziej takie nienormalne, niemoralne, absurdalne, sztuczne. O, sztuczne to jest najlepsze słowo. Sztuczne, inne, dziwne. Konami nie ma pieniędzy, żeby zrobić ładne animacje. On je robi ręcznie w komputerach, kiedy EA Sports wydaje masę pieniędzy na studia motion capture, nawet nie tyle na studia, co już ma własne studio. Wydało masę pieniędzy na to i właśnie korzysta z niego w swoich grach. I to po prostu widać w takiej FIFA, kiedy animacje są grane przez prawdziwych piłkarzy i aktorów, to czuć właśnie, że te animacje są takie proste, szybkie, dynamiczne, realistyczne, prawdziwe. Kiedy w PS-ie one są po prostu koślawe i sztuczne. To czego też nie ma w PS-ie, a jest w FIFA i jest na bardzo duży plus dla FIFA, to system zderzeń zawodników. Tutaj po zawodnicy po zderzeniu ruszają się tak jak chcą. Najeżdżasz chłopa od przodu, a ten się przewraca na plecy, w drugą stronę totalnie, zamiast się rzucić tak jak mu grawitacja nakazuje. Tutaj też nie zawsze to jest ładnie zrobione. Postacie przenikają przez siebie czasami. Czasami dziwnie one wyglądają, po prostu to wszystko jest takie niedopracowane, jeśli chodzi o sam gameplay. Miałem takie marzenie, taką myśl, że gdyby tak EA Sport połączyło siły z Konami i tak Konami zrobiło właśnie tą całą otoczkę okołomeczową tych wszystkich animowanych trenerów rezerwowych i tak dalej, a FIFA zajęła się tylko i wyłącznie gameplayem, tym co się dzieje na boisku. Powstałaby naprawdę gra arcydzieło i mistrzostwo, aczkolwiek no po prostu nie można mieć wszystkiego i się decydować. Ja się akurat decyduję na bardziej ciekawe doznania, jeśli chodzi o gameplay.
i jestem stałym bywalcą FIFA. Zobaczymy, może w FIFA 13 się coś zmieni, jeśli chodzi o ten gameplay i jeszcze bardziej wyprzedzi PS-a, bo jak wiadomo, jeśli chodzi o historię wojny na polu Pro Evolution Soccer i Federacji Internationale Football Association, czyli w skrócie FIFA, to Konami kiedyś wygrywało tę wojnę, albo szli łeb w łeb, ale od wersji 2010 albo 2011, zależy czy tam, tyle czy chodzi o konsolę czy peceta, FIFA zaczyna odganiać PS-a coraz bardziej, gdyż przeszła na ten next gen. Po prostu w każdym. Od tamtego czasu w każdej części FIFA widzimy coś totalnie nowego, innego, kiedy. No, ja w PS-a nie gram, ale bazuję na tym, co słyszę od ludzi i czytam na różnych forach. O Jezu. Nie mam bramki. A i czytam na różnych forach, no w PS-ie nic się nie zmienia od wielu, wielu wydań. Do przykładu, no. W FIFA 11 zrobili ten next gen znany z konsol, jeśli chodzi o wersję PC-tową. W FIFA 12 dodali ten system zderzeń zawodników, natomiast w PS-ie zbyt dużych zmian nie ma. Gramy mecz turniejowy, znaczy mecz towarzyski międzynarodowy, aczkolwiek w demku jest jeszcze możliwość rozegrania meczu w ramach turnieju Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskiego odpowiednika. Teraz jest akcja, nie wybrałem major. Południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów. I tam jeszcze bardziej widzę tą autorkę. Ledwo się mecz zaczyna, już widzimy jak na trybunach. Jezu, poprzeczka. Ja nie mogę. Na czym to jest kończymy? A tak. Tylko mecz się zaczyna, już widzimy na trybunach jak puszczają racy. Widzimy jak lata konfetti. Słychać hymn. To wszystko jest takie pięknie piłkarskie, takie nadaje to wszystkiemu taki klimat piłkarski, czuć te emocje z boiska, tak jakbyś się oglądał mecz telewizji. No ale tak jak mówię, jeśli chodzi o serię PS, emocje to w telewizji są tylko przed rozpoczęciem meczu i gwizdku, potem to już jest coraz gorzej. No chyba że mówimy o powtórkach. Powtórki w PS-ie są bardzo ładnie zrobione, tak jakby robione specjalnie po to, żeby zakryć tego ślady animacji, są dynamiczne. Żywe, po prostu się nie patrzy tylko na animację, tylko na to, co się działo. Teraz szansa, kurde, obok bramki, no. A może będzie, ale będzie powtórka, tak, zobaczmy na powtórce. Tutaj nie widać takiej koślawości tej animacji. Znaczy jest, ale już mniej rzuca się w oczy, bardziej przyglądamy się temu, co się dzieje na boisku i to jest naprawdę ładne. W PS-a można powiedzieć, że gdyby cały mecz puścić w ramach powtórki, to by się dało go oglądać, ale na mnie osobiście ciężko się to wybrać. Wiem, że teraz może się posypać. Ej, czerwona kartka, bo to sam na sam wychodziłem. No jak to bez. No bez jaj, bez kartki. A macie piłkę, nie chcę. Nie, na tym to ja skończyłem. O tym to ja mówiłem, jeszcze zapomniałem. A, że pewnie posypie się teraz larum fanów PS-a, bo ich jest też naprawdę dużo. No ale. A wojna na tym poziomie jest mniej więcej na takim jak wojna pomiędzy konsolowcami a PC-towcami, o ładnym wybuchem. No i ja nie zmienię swego zdania. PS mnie odstrasza tymi animacjami, a FIFA mnie zachęca. Tym bardziej, że też ja jako kibic piłkarski bardziej interesuję się tym własnym podwórkiem. Mnie nie interesuje Real Madrid czy FC Barcelona, jeżeli ja ich mogę zobaczyć tylko w TV. Ja wolę pójść na boisko i poczuć te piłkarskie emocje od wewnątrz. Dlatego też bardziej interesuje się Polską, ale mnie zrobił Polską ligą niż na przykład tymi jakimiś tam hiszpańskimi i innymi. Chociaż też zdarza mi się je oglądać. No i APS nie ma tych właśnie lig polskich. Nie ma ligi polskiej, nie ma takich innych lig, jest po prostu Champions League. Jeśli chodzi o polskie drużyny, to Porto chyba tam była tylko jedna Wisła Kraków. Czy coś takiego, no jedna, dwie drużyny polskie. Kiedy w FIFA mamy całe ligi. O Jezu, co to było? O, znowu Buffon. Ale mam farta. Kiedy w FIFA są całe ligi polskie, a w PS trzeba czekać na modyfikacje dodawane przez fanów. No.
Graj tu piłką! Włochu głupi. A nie bunga bunga w myślach. Chociaż Szwaby jadą. Na AW Wehrmacht. No. Bez komentarza. Co ja chcę jeszcze powiedzieć? To, że PS ma tą przewagę też nad FIFA, że tutaj jest mniej drużyn, dzięki czemu większość zawodników jest bardzo ładnie zrobiona, szczególnie jeśli chodzi o teksturę twarzy. Tutaj jak widzisz na pierwszy rzut oka człowieka, patrzysz, tak, to jest Cristiano Ronaldo, tak, to jest tam, kto tam jeszcze mówi, to jest Balotelli, tak, to jest Buffon. W FIFA patrzysz na pierwszy rzut oka, mówisz, no to to on, ale aczkolwiek no, zbyt podobnie to nie wygląda. Bardziej coś tak na domysłach. No Balotelli, teraz szansa twoja, szansa twoja, szansa Balotelli! To jest wredny Murzyn. Murzyn, to wredne! Bramki nie strzela jeszcze. Traci piłkę do tego. Liczony czas się skończył, co? Może jeszcze jedna okazja, Marcinio? Nie, nie będzie okazji, 0-0. I tak się zakończył ten mecz. No tak, jak się skupiłem bardziej na komentowaniu gry jako gry, a nie tego, co się dzieje na boisku i grze. Aczkolwiek no bardzo ciężko się gra PS-a. FIFA już ja tak się przyzwyczaiłem do FIFA, że jak gram w FIFA, to widać jak się gra. To czuć w FIFA. Dobrze, no nie będę przedłużał. To były pierwsze wrażenia z gry Pro Evolution Soccer 2013. Jeśli chodzi o podsumowanie, gdyby w PS-ie zmienić te animacje na takie, które są w FIFA, to byłoby po prostu gra miodzio i zacząłbym grać co roku grę w Japonii, a nie w Kanady. Tak dobrze mówię, ja sporcie z Kanady. Niestety te animacje mnie odstraszają, no i nie ma z Ligi Polskiej na przykład. Nie ma polskich drużyn. A mnie bardziej interesują właśnie te polskie drużyny, niż jakby tam Barcelowy, czy inne Madryty. No, także to byłoby na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.